Urodził się w 1940 roku. Od 60 lat jest mieszkańcem Trześni w gminie Gorzyce. Od 1987 roku poświęca się temu, co najbardziej ukochał – kulturze lasowiackiej. Jak sam mówi, rzeźbi codziennie do północy, ponieważ tak bardzo kocha drewno, że nie może zasnąć, jeśli wystarczająco długo nad nim nie popracuje. Mowa o panu Janie Puku, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojej twórczości artystycznej. No chcę jak najwięcej siebie wydać. Pracuję w drewnie, robię dawne wioskę, jak nasi dziadkowie pracowali w drewnie, patriotyczne, zabawkarstwo. No i piszę wiersze ludowe. No chcę jak najwięcej uczestniczyć wszędzie w życiu społecznym. I to mi się drewno podoba, bo ja kocham drewno, jestem lasowiakiem. Od początku świata drewno ludziom służyło. Ja go pokochałem, ze mną będzie żyło. Będę z niego tworzył piękne dzieła, aby sztuka ludowa nigdy nie zginęła. Ja odpoczywam przy tej pracy, bo to kocham i lubię, ale widzicie, jakie to jest praca mozolna i precyzyjna. To wszystko drewno, to nie ma gwoździ ani sznurków żadnych, wszystko jest drewno. Za swoją pracę na rzecz kultury Jan Puk otrzymał tytuł honorowego obywatela gminy Gorzyce. Jest to tytuł honorowy, tytuł przyznawany ludziom, którzy przyczynili się do rozwoju naszej gminy, do propagowania naszej gminy, do dobrej promocji. Pan Puk jest znany nie tylko w gminie Gorzyce, nie tylko w naszym powiecie i województwie, jeździ po wielu, wielu wystawach po całej Polsce, ale nie tylko, bo też często jego prace są prezentowane poza granicami naszego kraju. I to jest najlepsza okazja, żeby ten tytuł właśnie dzisiaj, przy tak pięknym jubileuszu, wręczyć panu Pukowi. Tytuł honorowego obywatela gminy Gorzyce panu Janowi Pukowi na wniosek mieszkańców Trześni przyznali radni gminy. Wszyscy radni podjęli jednogłośną uchwałę o przyznaniu tego honorowego obywatelstwa. No, myślę, że to jest bezapelacyjnie 30 lat takiej pracy twórczej, która rozsławia nie tylko naszą gminę, ale i ludzi tu mieszkających po całej Polsce i można powiedzieć po całej Europie. I myślę, że taki właśnie ten tytuł mu się bardzo należy. Pewnie, że to zaszczyt jest dla mnie, że mnie gmina doceniła, radni wszyscy, nasz sołtys naszej Trześni, on to zniósł wniosek, no z jego inicjatywy dostaję ten honorowego obywatela gminy. Uroczystości związanej z 30-leciem działalności artystycznej Jana Puka towarzyszyła również krótka prezentacja, której bohaterem był artysta, a także przedstawienie.